Biały Orlik, czyli konińskie lodowisko, zostanie uruchomione 1 stycznia. Obiekt będzie czynny co najmniej 1,5 miesiąca. Ten czas przedferyjny to już jest też czas, kiedy młodzi ludzie będą na pewno chętnie korzystać z tego lodowiska. No i aura też sprzyja temu, żeby wreszcie ten lód utrzymywać w należytym stanie i tutaj to lodowisko rozkładać. Zatem od 1 stycznia przynajmniej do połowy lutego będziemy chcieli, żeby lodowisko działało. Dla wszystkich, tak jak powiedziałem, dla młodych, starszych, dla każdego. Na ile warunki nam pozwolą i obostrzenia, na tyle będziemy osób mogli wpuszczać. W ubiegłym roku obiekt ze względu na trwającą pandemię był nieczynny. Teraz miłośnicy jazdy na łyżwach będą mogli skorzystać z lodowiska, które zlokalizowane jest przy ulicy Kolejowej. Ceny w tym roku mogą jednak nieco wzrosnąć. Ceny nie będą odbiegać od tych cen, które są w innych okolicznych miastach. Minimalna regulacja w stosunku do tego, co przez dwa lata temu było, oczywiście będzie w górę, ale to będzie może złotówka, może 2 złote. Nie chcemy tu podnosić zbyt mocno cen, chociaż drożyzna i ceny dookoła powodują, że powinniśmy, ale będziemy się starali jednak zrobić to lodowisko albo po kosztach, albo niewiele do niego dopłacić z budżetu miasta. Lodowisko będzie czynne od godziny 13 do 20. W związku z aktualną sytuacją przymierzanie łyżew będzie odbywać się na zewnątrz. Z obiektu będzie mogło równocześnie skorzystać około 50 osób.